tym tygodniu, rozważając Ewangelię według świętego Mateusza, mieliśmy się przekonać, że Jezus Chrystus jest prawowitym dziedzicem tronu Dawida, wypełniają się w nim mesjańskie proroctwa. Ta genealogia Mateusza ma nas utwierdzić, że w Chrystusie wypełniają się obietnice, które zostały ukazane w Starym Testamencie. Może takie wrócę do kilku, które nie były wypowiedziane, ale pierwsza w Księdze Rodzaju po grzechu Adama i Ewy. Bóg mówi do nich: wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, między potomstwo twoje a potomstwo jej. Ona, czyli potomstwo kobiety, zmiaży ci głowę, a ty zmiażysz mu piętę. Czy to potomstwo węża diabła wprowadza grzech do świata, a potomek Ewy, czyli Jezus, który jest z nami cały czas, depcze stale to nasienie złego, czyli grzech. W liście do Hebrajczyków Abrahamowi jest dana obietnica wielkiego potomstwa. Tak przytoczę ten fragment właśnie, bo jest dla mnie ważny. Przez wiarę ten, którego nazywano Abrahamem, usłuchał wezwania Bożego, aby wyruszyć z Ur do ziemi Kanaan, którą miał objąć w posiadanie. Wyszedł, nie wiedząc, dokąd idzie. Przez wiarę przywędrował do ziemi obiecanej. Też te słowa są zaczerpnięte do katechizmu Kościoła katolickiego. Abraham, który żył wygodnie w Ur, wyruszył, ponieważ zaufał słowu, które usłyszał od Boga. Tak jak powiedziałem, Abrahamowi Bóg dał wielkie obietnice potomstwa. Mam tu wypisane te obietnice. Nie wiem, czy czytać, czy nie. Ale Bóg mówił do Abrahama, że będzie błogosławił. Przez niego będą otrzymywały błogosławieństwa ludy całej ziemi. Będzie miał liczne potomstwo, jak ziarnka pyłu na ziemi, jak gwiazdy. Później, przechodząc szybko, tak właśnie jest w rodowodzie, że Jezus jest potomkiem króla Dawida. Bóg dał obietnicę Dawidowi w drugiej księdze Samuela. Kiedy wypełnią się twoje dni, spoczniesz obok swych przodków. Wtedy zbudzę potomka twojego, który wyjdzie z twoich wnętrzności, utwierdzę jego królestwo. On zbuduje dom imieniu mojemu, a ja utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Ja będę mu ojcem, a on będzie mi synem. A jeżeli zawini, będę go karcił rózgą ludzi i ciosami synów ludzkich. Lecz nie cofnę od niego mojej życzliwości, jak ją cofnąłem od Saula, twojego poprzednika, którego opuściłem. Przede mną dom twój i twoje królestwo będzie trwać na wieki. Twój tron będzie utwierdzony na wieki. Więc ta obietnica, po to przytacza Mateusz genealogię Jezusa, aby potwierdzić, że ta obietnica się wykonała właśnie w Jezusie. Szybko przechodząc dalej, porównując Ewangelię Mateusza i nawiązując do Ewangelii Łukasza, gdy przyszedł do Maryi, anioł powiedział jej, że Pan Bóg dał mu tron jego ojca Dawida. Czyli już kolejne Ewangelie jest potwierdzenie tego, że Jezus jest potomkiem Dawida. I tak właśnie w tym rodowodzie, którego czytaliśmy, są wymienione różne osoby. Jedni święci, którzy zaufali słowu otrzymanemu od Boga, a inni, którzy odwrócili, grzeszyli, niszczyli naród. I tak, porównując to, co mi przyszło do głowy, każdy z nas ma swoją rodzinę, swoją historię, różnych potomków, może tak samo jak w genealogii Jezusa, część była świętych, a część można nazwać czarnymi owcami, w cudzysłowie. Przez Jezusa
w naszej historii życia wypełniają się te obietnice, które są dane też w Starym Testamencie. Bo jesteśmy dziećmi Bożymi, więc Bóg błogosławi, darzy miłością, która jest za darmo, nieodwołalna, widzialna. Dlatego Twoja historia życia nie definiuje Twojego teraz, teraz dzisiaj. Twoje teraz zależy od Ciebie, od tego, jak postępujesz. Pan Bóg jest zawsze z Tobą. Obdarza się właśnie miłością. Teraz szybko przechodząc do kolejnego rozważania. Tak mi się zaraz, tak. Do tego, gdzie się narodził Jezus. Już w księdze Michała było zapisane, że Jezus narodził się w Betlejem. Teraz też do Maryi, gdy przychodzi zwiastowanie, przychodzi anioł. I dla narodziny większości najważniejszych postaci biblijnych zostały zapowiedziane uroczyście przez aniołów, którzy wstępują na ziemię, obwieszczają rodzicom przyszłe losy dziecka, udzielając jednocześnie najważniejszych wskazań, co czynić. Taka historia spotyka na przykład rodziców Izaaka, Samsona, Samuela, Jana Chrzciciela oraz najważniejszej osoby całej Biblii, czyli Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Tak samo anioł przyszedł do Józefa, gdy się zastanawiał, co czynić. Tak po ludzku myśląc, no jak mógł się czuć Józef, widząc Maryję brzemienną, co się mogło stać? Na pewno był zaskoczony. Być może smutny. Miał wiele pytań. Może był nawet wściekły na Maryję, bo nie, być może mu nie powiedziała wszystkiego. I w tym momencie historii Józefa przychodzi do niego anioł i mówi, żeby wziął swoją małżonkę do siebie, gdyż jest święte i z Ducha Świętego narodzi się to, co poczęło się pod sercem Maryi. Anioł mówi też mu, jak ma dać na imię synowi. Ma dać imię Jezus. Teraz nauka płynąca dla mnie i dla Ciebie z tego. Czy w chwili Ty masz wahania, gdy są jakieś zawirowania w Twoim życiu, jak często wracasz do Słowa Bożego albo sobie przypominasz to Słowo Boże, żeby je rozważać, żeby wdrażać to Słowo w swoje życie, ufać Mu, być Mu posłusznym. Być może mamy różne intencje w naszym życiu. Dobre, złe. I tak jak słyszeliśmy wczoraj w Ewangelii, bracia kłócili się, który ma być ważniejszy. Albo nie kłócili się, tylko chcieli być najważniejsi, być przy Jezusie, jeden po lewej, drugi po prawej stronie. Jezus ich poucza, jeśli chcecie być pierwszymi, a kto chce być pierwszy, nie będzie sługą wszystkich. I to jest właśnie tak, to pytanie odnośnie naszych intencji. Czy jesteśmy gotowi być posłusznym Słowu, czyli służyć? Nam się czasami wydaje, że Bóg daje coś, a my zastanawiamy się dlaczego. A ważniejsze jest pytanie, po co nam to daje? Bo wszystko, co się dzieje, jeśli ufamy Słowu, jest po coś w naszym życiu. No i właśnie Mateusz później pisał w 5 rozdziale, wy jesteście solą ziemi. Znaczy, jeśli sól traci swój smak, czymże ją posolić? Ja już mówiłem to, ale bardzo mi się to podoba, że jesteście solą ziemi, a nie cukrem. Nie jesteście po to, aby słodzić wszystkim naokoło, tylko nadawać smak w swoim życiu, swojej rodziny, swojej okolicy, swojej pracy, aby iść
i nadawać po prostu w tych miejscach nowej energii, nowego, prowadzić Jezusa tam. Czasami to jest trudne, bo różne są środowiska. Ja tak staram się bardzo delikatnie w swojej pracy, bo to też różnie bywa. Wracając do Mateusza, Mateusz opisuje pokłon oddany przez mędrców ze wschodu, którym do Betlejem wskazuje drogę Herod po konsultacji z uczonymi w piśmie. Oni właśnie na podstawie proroctw odczytali, że w Betlejem ma się narodzić Mesjasz. Ci mędrcy byli poganami, podążyli do Jezusa tylko za widzialnymi znakami, za gwiazdą Jezusa, by oddać Mu chwałę. Nie znając Jezusa, nie znając Starego Testamentu, poszli za Nim. I teraz czy my, czy Ty potrafisz wyjść ze swojego domu, z strefy komfortu i oddać hołd Jezusowi? Mam nadzieję, że tak. A jeśli tak, ja mam taki swój sposób teraz, z którym staram się wdrażać swoje życie, czyli chodzić w tej chwale Pana. Chodzić w chwale, czyli trwać w uwielbieniu. Modlić się cały czas uwielbieniem. Panie, Ty jesteś tutaj, Ty jesteś wielki, Ty mi pomagasz. To uwielbienie pomaga w tym, że oprócz uwielbienia, w tym uwielbieniu, oprócz tego, że można dostać oczyszczenia ducha, można też dostać oczyszczenia ciała, uzdrowienia ciała. Ale jest to tylko możliwe, to wchodzenie w uwielbieniu, gdy możliwie często sięga się i zna się Słowo Boże. I kończąc na ostatnim rozważaniu, Emanuel, Bóg z nami. Izajasz powiedział, że oto dziewica pocznie i porodzi syna, któremu nadadzą imię Emanuel. Nadadzą imię, jak tytuł, na przykład inżynier, doktor, magister. Mi się tak to skojarzyło. Emanuel, Bóg z nami. Czyli to nie jest imię, bo nie pojawia się ono nigdzie na kartach Biblii, ale jest to tytuł, który osoba ujawnia swoje posłannictwo. Chrystus, który rodził się zgodnie z proroctwami, staje się Bogiem z nami poprzez zachowanie natury boskiej, równorzędnie z naturą ludzką, a także dlatego, że w Nim ludzie mają łatwiejszy przystęp do Boga poprzez odpuszczenie grzechów. Mateusz bardzo podkreśla naturę ludzką Jezusa. Bóg, który stał się człowiekiem, Bóg, który jest z nami. I Jezus, który przyszedł w postaci ludzkiej, doświadczył życia cielesnego, czyli bólu, głodu, strachu. I my także, jako ludzie, doświadczamy bólu, przyjemności, głodu, sytości, smutku, radości, samotności i poczucia bycia kochanym. I w tym wszystkim jest z nami Jezus, Bóg z nami. I On, Syn Boży, jest w Kościele, żeby się z Nim spotykać. Możliwie często się z Nim spotykajmy w Eucharystii, w sakramentach, w Słowie Bożym, w drugim człowieku, a ze wspólnocie. Ja sobie tak zapisałem, żeby zadać na koniec takie pytanie. Jak często korzystasz z tych sakramentów? Jak często sięgasz po Słowo? Czy chętnie spotykasz się ze swoim bratem, siostrą? To jest pielęgnacja przyjaźni z Emanuelem. Bo w trudach życia, znojach życia, słabościach, to co najczęściej teraz dotyka nas, czyli zniechęceniu, Bóg zapewnił proroków, a święty Mateusz udowadnia, że Jezus jest, On jest Bogiem z nami, który nigdy Cię nie opuści, nigdy nie zostawi, jest z Tobą i z nami teraz. Mam nadzieję, że
Udało mi się udowodnić, że proroctwa wypowiedziane w Starym Testamencie zostały wypełnione w osobie Jezusa. Chwała Panu. Chwała Panu.